Aina. Think of your brother. We have to carry on. Oh no! What have you done? Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w A Plague Tale Requiem. Moi drodzy, w poprzednim odcinku staramy się dotrzeć na statek. Na statek, który ma zabrać nas, całą rodzinę, do Marsylii, gdzie właśnie zakon ma swoje budynki, gdzie chcą umieścić Hugo i tam ewentualnie leczyć. O ile to się uda, bo na razie to mówią, że on umrze i po ptokach. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Najpierw dotrzyjmy do tego statku, a wtedy zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc, moi drodzy, lećmy. Jeżeli tylko wam się odcinek spodoba, pamiętajcie, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam oczywiście do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do A Plague Tale Requiem. Moi drodzy, tak więc lecimy dalej. Ja ze swojej strony, jak widzicie, już poprzestawiałem te zbiorniki, popodpalałem i tak dalej, żeby nie tracić właśnie czasu na robienie jeszcze raz tego samego, co już mieliście. Tak więc, moi drodzy, zobaczmy, jak to będzie. It worked perfectly. Thank you. That was actually pretty smart. We may not know alchemy, but we've dealt with our fair share of tar, all right. We saw the jars. What are you doing with it? That's confidential. Right. We're almost there. I've made it. Great. I'll be damned. What a shit. You did it. Hey, can you use your thing again? I'm stuck here. I'll try. Yes. Time to meet him face to face. We'll be careful. Who knows what he'd have done if we'd met in the city? Follow orders. Yes, no matter what they were. That was good work! We did it! I'm lucky you decided to break the law tonight. We should go now, no? Yes, we're in a hurry. Sure, I'll escort you back home. Actually, we must keep going that way. Impossible. You're going back home. Oh, come on! Let us go! We did our part! The law is the law! Let us pass, or you'll regret it! You're threatening a soldier of the army of Provence? I am! This is too important! Wait! Tak grozimy. Wait! In the outskirts, our men got attacked by a girl and a boy! You! You escaped! Amicia, you could blind him! Come on, the boat is right there! Yes. W temacie, niech go jedzą. Chciałeś, to masz. Dobra, wrócimy sobie jeszcze tutaj, tu gdzie on szedł, bo nie wiem czemu, ale czuję, że w tej chacie, w której on siedział, mogą być jakieś. A z tamtej strony my takiego dojścia tutaj nie mieliśmy. No, wiedziałem, że tu coś być musi. On mówił tylko, żeby go oślepić. No, my jednak na to się do końca zgodzić nie mogliśmy. Trzeba było zgasić mu pochodnie. Czyli, krótko mówiąc, on był przydatny przez chwilę nam, my byliśmy jemu. Ale jego data przydatności się już skończyła, także minęła. I'm done trusting any of them. Yes. Oh, mamy stół. Let's see what can be done. Czyli skoro mamy stół, to było co? O, co? Może zająć stół. I fajnie. Co mamy procent? Ja dodaję drugą miseczkę do procent, więc muszę strzelić drugi raz bez przeładowania. To też fajne.
niż dodatkowe zasoby alchemiczne dzięki nowej kieszeni w torbie i nowej. Dzięki narzędziom podróżnym amicja może ulepszać swój sprzęt gdziekolwiek bez korzystania ze stołu warsztatowego. I to mi się chyba podoba najbardziej. To should make things a bit easier. Narzędzia amicja może używać narzędzi nie do zdarcia, by ulepszać swój sprzęt bez ponoszenia kosztów w narzędziach. Ja pierdzielę, dobra, to tutaj to z tymi narzędziami to jest chyba najlepszy myk, jaki mamy. Dobra, nic więcej tu nie ma, są drzwi. It's a public health matter. You should have left when you still could, Joseph. I am waiting for a client and I always honor my contracts, my friend. Consider your contract cancelled then. The harbor's locked down and you're trespassing. He's our man. Yes, and trouble's coming. We need to move. All right, you know what? I have better places to be. No, you've seen too much. I'm arresting you. Oh, come on. You know what? Piss off! Pięknie. To mi się podoba. Joseph, wait! Stay where you are! We're here on behalf of Magister Voda. We need to leave town. What do you think I'm doing? This place is a mess! Please! We're stuck here! There's a child with us! All right, all right. Meet me at the next pontoon! Who are you? Where's the captain? Shit! Intruder! Oh. Move! Now! Yes, come on! Okay. That was close. Yes. To cover. Tak, kitramy się w trawie. We're stuck. My możemy. Tam. Co to było? Joseph broke a jar of tar. You react with a torch. That's a quick way to do it. Lucas, it's getting too dangerous. I'll get killed or miss that boat. I need to use my sling again. Yes, do what you must. We need that boat at all costs. Ja widzielę, znowu szczury. Nie ma wyjścia. Musimy działać. Żywica, żywica. Jest jeszcze jakaś skrzynia. Nie widzieliśmy jej wcześniej, ale już teraz bierzemy wszystko, co się da. Pętliczek, pętliczek. Też mamy pętliczek. Będziemy szybko podpalić też te latarnie. Nie. Nic nas nie found us. Oj, oj, oj! A skąd tu się szczury wzięły? Ej, no... Nie, no... Tak być nie powinno. No dobra. Działamy szybką akcję, zrobimy sobie. W związku z powyższym, że wyszło jak wyszło. Dobrze, że przynajmniej jesteśmy w tym miejscu. Nie.
Myśmy się teraz schowali i co? I on już teraz za daleko nie pójdzie, bo go szczury zjedzą. My mu zaraz zgasimy światło. No i co? On sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że myśmy go zgasili światełko. Chyba sobie zdał właśnie z tego sprawę. No dobrze. No cóż, trudno. Przykro mi bardzo. Miło było poznać. Macie. No tu mamy patyczek. My sobie na nowo zapalimy światło. Co trzeba zrobić? Proszę bardzo. Joj, ale się rzuciły tam. Jest grubo. W tym budynku w środku też coś może być fajnego. Ale to za chwilę sprawdzimy. Najpierw myślę. O! Jest podobnie coś tam. Ojojojojojoj. No to nie, już nie wrócimy. Miałem taką myśl, żeby... Pierdziele, zostały tu tylko same te. Sama prawie skóra i kości. Dobra, więcej żołnierzy to ja tu na razie nie widzę. Aha, szczury tutaj przylazły do światła. Pięknie. Dałby się teraz jakiś sposób, żeby się przedostać dalej. Patrzmy, co to nam da. Okej, coś dało. Szybka akcja. Dało się. Spokojnie, Hugo, spokojnie. O! No niestety, trzeba mu zapieprzyć tak, bo inaczej on zaraz by do nas znowu strzelał. Pierdzieli, tylko jest dziura, to chyba przez tą dziurę ono tutaj wylazło, nie? No, przyda się. Na pewno się przyda. Co się? Gdzie? To jest kopiec tych szczurów. To jest chyba jakieś mięso. Chyba. Ryba, tutaj te, nie wiem czemu, ale mnie nie widzą, więc nie kuśmy losu. We can't take the risk of letting anyone out. You know it.
No, na pewno. That's why they locked the city down. Yes. Trap people inside, then get rid of them. This is a war strategy. To nie ja. Skąd ja mogę wyjść? Ten jest chyba za daleko, żeby go ściągnął, nie? Udało się. Ale fajnie, dobra. O ty dziadek. Teoretycznie mogę go zaciukać nożem, nie? I chyba tak zrobię. No. I problem z głowy. Podejrzewam, że są gdzieś następni. Tak, już słyszymy, jak rozmawiają. Teoretycznie mogliśmy się tutaj poskradać, gdzieś po cichu jakoś przejść, ale nie, no po co? My lubimy wszystkich gilim i po zawodach, nie? O, tu jest jeden. Oj, 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 oj. Tu jeden. Poszedł. Tu irytował. O, ten ma hełm. Tak, ten ma hełm, to już jest problem. Ten z tamtej strony też ma hełm i chyba też zauważył tego martwego łucznika. What it? A, i to jest wszystko, co ja mogę zrobić. Właśnie. Skoro on ma hełm, to my możemy jedynie tak ogłuszyć i to wszystko. Najgorsze jest to, że nie ma tutaj szczurów. Bo gdyby były szczury, to ja bym po prostu tylko zgasił te pochodnie. I byłby problem z głową. There's no one to guard their houses, right? Yeah. We could take a look tonight with a big bag. As soon as we reach Joseph, we must hurry back to the house. Sure. I hope we still have time. I didn't think they could do worse than the Inquisition. They always can. Czyli widzicie, żołnierze nie tylko będą się bawili w morderców i tak dalej, ale i w szabrowników od razu. Chodziło. Szkoda tylko, że musieliśmy cały ten wazonik na to zniszczyć. Ale to nic. Możeśmy. No to pięknie. Trzeba było najpierw tu wejść.
Oj, odpaliłem go. Ale jaja. Dobra, nawet nie wiem, czy on teraz zginie, czy nie zginie. Przez to, że on mi tak nic nie zrobił. Dlaczego mi nic nie zrobił? O, to są szczury. Ale zapomnijmy, coś zrobimy, a mianowicie zgasimy mu lampę. Skoro już podkreśliliśmy, to teraz możemy ją z powrotem zapalić. Nie? Tutaj nie wyjdzie. Więc... O, stąd chyba w ogóle nie. Coś się udało. Coś się udało. Teraz pętliczek, pętliczek i trzeba wcisnąć dalej. Jakaś skrzynia. Nie wiem, powiem wam szczerze, że jeżeli działamy tak właśnie tym trybem alchemicznym, tak to nazwijmy, no to tych fantów naprawdę ubywa nam w tym tempie. Jakby syklinczył. Ciągnięcie, proszę. Agresja, ostrożność, oportunizm. Czyli tak. Lepsze znajomości alchemii, emisja szybciej wytwarza amunicję alchemiczną. Dobrze. Emisja mniej hałasuje, przemieszczając się. Wykryty. I te rzeczy zdobywa się właśnie chyba ukrywając się i tak dalej, nie zabijając, nie? My natomiast cały czas działamy nie w ten sposób. Zdecydowanie nie w ten. He's there. Damn! I thought you'd never make it. Come. Jesteśmy, cześć. Thanks for not letting us down. And for the helping hand. Well, you did your part. Now, where is the rest of the group? In town, getting ready to leave. I need... Hugo. Niedobrze. What have they done? I'll go get them. You come get us on the docks by the house. Be careful. What's going on? Co teraz? What do you think it was? I don't know. But it woke me up. The house! A bad omen, I tell you. Curfew is still in effect! Go back to your homes! What's going on? Tell us the truth! Enough lies! No! No! Run! All of you! Bożeś mój. Kolejna szczurza lawina. Dobra, rozumiem, że trzeba biec. Nie ma czasu do stracenia.
Holy shit. Your beauty. What's going on? What did they do to you? Ja pierdziele, to jest dopiero. I told them this would happen. I'm sure it's that goddamn Voda. No to chyba jeszcze nie jest koniec, ja muszę spieprzeć jak najszybciej. The house! I can do it! Pierdziele, jeszcze brakuje, żeby było szczurze tornado. O ja pierdziele, nie, no jest grubo. Nie, no to jest miazga z tymi szczurami. Powiem wam szczerze, że ja myślałem, że w poprzedniej części było ich dużo, nie? Jednak tutaj trochę przeginają. Lawina szczurów. Jeszcze Sharknado był taki film, to jeszcze brakuje, żeby było Szczurnado tutaj. Ratnado. Oho! Ja pierdź. Jaka przeginka. Te szczury są wszędzie. To jest jakaś miazga. Szczury, co rozwaliły miasto. Jakaś miazga totalna. Pierdziele. Młody panuje nad szczurami. Before everything collapses. Yes, Lucas must be waiting at the docks. Let's go. Masakra. Szczury są gorsze niż przemarsz wojsk, naprawdę. Amicia. I should carry him. I'll do it. The city is gone. All of it. We have to leave. This is unprecedented. Słychać tak, są jeszcze pełno tych szczurów dookoła. What's going on? I feel dizzy. Nothing. Go back to sleep. Nie wiem, zniszczenia jak pod tsunami normalnie. Jak po jakimś huraganie. Pomyśleć, że to tylko zwykłe szczury. Jest grudno. These people. It's too late. Keep going. Who is that? Try to sleep, Hugo. Do that for me. Hi. Don't look. Keep your eyes closed. Amicia, what happened? It's the rats. They attacked. No. No. We're leaving, Hugo. I'm sorry. It's like my nightmare. It's because of me. Calm down, please. No. It's my fault. No. Dreams are dreams, all right?
I'll give you something on the boat. It will calm you down. No! I wanted to stop for real! I'm sorry. I wanted to stop Amicia! It will. In Marseille, they'll help you. It's not true! You keep saying that! But you're lying! Lying! Hugo, please calm down! You have the right to be sad and angry. But I won't let you down. You know it. We'll find a way. We will. Are you all right? I thought you were... We're all unharmed, Lucas. Come aboard, quick! It's only us. Magister Vaudin... I see. Let's not waste time then. Misja tak nie jest za bardzo za matką, nie? Jest wręcz zła na nią. Ja ci nie odwzajemniła tego przytulenia, jednak matka chciała przytulić oboje swoich dzieci. I w ten oto sposób kończy się ten rozdział, a następny, co pozostało, czyli to jest rozdział 5. Moi drodzy, właśnie, w tym oto momencie wstrzymujemy, zakańczamy ten oto odcinek i będziemy kontynuować następny. Tak więc jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!